9 kwietnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie, zapraszam na Teledzień. Po zimowych akcentach w weekend w końcu zagości słońce i będzie zdecydowanie cieplej. To dobra informacja dla miłośników wszelkich aktywności. Policja jednak apeluje, zwłaszcza do rowerzystów i motocyklistów, by ci pamiętali o bezpieczeństwie własnym oraz innych użytkowników dróg. Pomimo, że już kilka dni zapowiadało nadchodzącą wiosnę, zima nadal nie daje o sobie zapomnieć. Nadchodzący weekend ma być jednak ciepły, co niewątpliwie spowoduje, że na drogach pojawi się więcej jednośladów. Sprzyjająca pogoda sprawia, że cykliści wyciągają z garażu motocykle i rowery. Z dnia na dzień na ulicach pojawia się ich coraz więcej. To z kolei wyzwanie dla policjantów, którzy w codziennej służbie dbają o bezpieczeństwo na drogach. W czasie sezonu sprzyjającego rowerowym i motocyklowym podróżom pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym oraz innych użytkowników dróg. Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie czy niezachowanie bezpiecznej odległości, to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy jednośladów. Motocykliści powinni też pamiętać, że drogi to nie tor wyścigowy i nic nie upoważnia do tego, by łamać przepisy i narażać innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo. Dlatego policjanci będą zwracać uwagę na zachowanie się kierujących jednośladami. Również kierowcy pojazdów powinni wzmóc swoją koncentrację, aby w czasie podróży nie byli zaskoczeni zachowaniem cyklistów. Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek na drogach, ale też o kulturę i życzliwość. Na drogach nie powinno dochodzić do rywalizacji, kto jest najważniejszy i kto ma pierwszeństwo. Wszyscy jesteśmy równoprawnymi użytkownikami dróg. Postarajmy się, aby na drogach działo się tylko bezpiecznie. Ponadto pamiętajmy, że konsekwencje łamania przepisów ruchu drogowego ponoszą nie tylko sprawcy. W wielu przypadkach ofiarami tego typu zachowań są także inni uczestnicy ruchu drogowego. Wybierasz się do Urzędu Skarbowego, wcześniej umów wizytę. Wszystko po to, by szybko i komfortowo załatwić sprawy w Urzędzie Skarbowym. Co istotne, bez kolejek i z zachowaniem środków bezpieczeństwa. To istotna informacja dla emerytów i rencistów. W tym roku ta grupa z nadpłatą podatku inaczej się rozlicza. Jak informuje Urząd Skarbowy, jeśli otrzymałeś od organu rentowego PIT 11A zamiast PIT 40A, warto wiedzieć, co trzeba zrobić. Fiskus zaznacza, że można złożyć samodzielnie zeznanie roczne PIT, jeśli chce się skorzystać z ulg i odliczeń lub przekazać 1% podatku innej organizacji niż wskazanej w ubiegłym roku. Można też nie robić nic, wtedy Urząd Skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT 37 przygotowane dla Ciebie w usłudze Twój e-PIT. Jeśli natomiast, tak jak do tej pory, otrzymałeś od organu rentowego PIT 40A, nie musisz rozliczać PIT, o ile nie osiągnąłeś w ubiegłym roku przychodów z innych źródeł i nie korzystasz z ulg i odliczeń. W przeciwnym wypadku powinieneś do 30 kwietnia złożyć odpowiednie zeznanie roczne. Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty, zadzwoń do swojego urzędu skarbowego lub umów wizytę w urzędzie skarbowym na podatki.gov.pl. Do końca kwietnia trwa akcja rozliczania PIT za 2020 rok. Jeśli do tej pory jeszcze nie rozliczyłeś się z fiskusem, warto się pośpieszyć. Najprościej zrobić to przez internet, korzystając z usługi Twój e-PIT lub z systemu e-deklaracje. Urzędnicy przypominają, że wiele spraw z Urzędem Skarbowym można załatwić online i bez wychodzenia z domu, m.in. poprzez serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Urząd Skarbowy w Bełchatowie przypomina, jeśli nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i musisz udać się do Urzędu Skarbowego, wcześniej należy zarezerwować wizytę. Ze względu na sytuację epidemiczną konieczne jest umówienie terminu i godziny wizyty. Najprościej robić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Tu liczy się głos mieszkańców. Chodzi o działania, jakie będzie podejmować miasto Bełchatów, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń powietrza. Magistrat zwraca się do bełchatowian z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w obiektach, budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych.
Miasto Bełchatów przygotowuje się do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej właśnie dla miasta Bełchatowa. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do 16 kwietnia. W tej ankiecie znajdują się pytania dotyczące zarówno potrzeb, jak i oceny mieszkańców, jeżeli chodzi o tą niską emisyjność czy zanieczyszczenie powietrza. Oczywiście wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Do części mieszkańców również taka ankieta dotrze w wersji papierowej. Ta wersja online dostępna jest chociażby na stronie belchatow.pl. Prosimy każdego, kto jest zainteresowany tym problemem, rozwiązaniem problemu właśnie zanieczyszczenia powietrza i poprawy jakości życia, o to, żeby pochylił się nad tą ankietą i ją wypełnił. Bełchatowianie do uprawiania sportu się garną, widać to szczególnie, gdy robi się nieco cieplej na dworze. Przy obecnych obostrzeniach i zamkniętych siłowniach mieszkańcy chętnie korzystają z tego, co oferuje im miasto. Siłownie zewnętrzne to doskonały sposób na zadbanie o zdrowie i kondycję. Co istotne, mogą z nich korzystać nie tylko osoby regularnie uprawiające sport, ale także ci, którzy lubią połączyć aktywność fizyczną z przebywaniem na świeżym powietrzu. Korzystanie z urządzeń nie wymaga wcześniejszych przygotowań czy specjalnego stroju. Warto dodać, że w tej chwili w Bełchatowie jest już 15 siłowni zewnętrznych. Miejsca do ćwiczeń są przy ulicy Kujawskiej na osiedlu Olsztyńskim, przy ulicy Antracytowej, na osiedlu Żołnierzy POW pomiędzy blokami 15 i 16, przy ulicy Tylnej teren MCK, na osiedlu Przytorze przy ulicy Paterywskiego, na osiedlu Budowlanych blok 8-9, na osiedlu Okrzei pomiędzy blokami 3 i 4, na Okrzei blok 22 Wesoły Zakątek w centrum, osiedle Okrzei przy rzece Rakówce, na osiedlu Tysiąclecia między blokami 4 i 7, na osiedlu Dolnośląskim za blokiem 127 w rejonie bloku 306, a także w rejonie bloku 220, w Dolinie Rzeki Rakówki na osiedlu Binków przy Alei Jana Pawła II. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie wprowadza udogodnienie dla swoich czytelników. Retro Książkomat to nowa usługa bezkontaktowych wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych. Działanie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, którzy także w czasie pandemii, gdy biblioteki są zamknięte, chcą czytać. Usługa ta dostępna będzie od 12 kwietnia, czyli od najbliższego poniedziałku, w siedzibie Biblioteki Głównej. Aby skorzystać z bibliotecznej oferty, należy skontaktować się telefonicznie z bibliotekarzem i zamówić wybrane pozycje. Po realizacji zamówienia i uzgodnieniu terminu odbioru czytelnik otrzyma numer skrytki do jednej z 21 szafek znajdujących się przed wejściem do holu biblioteki. Zwroty książek odbywać się będą tą samą drogą. PGS Krabełchatów kontra Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Myśl o tym meczu zapewne elektryzuje kibiców. Ostateczne rozstrzygnięcie już w najbliższą niedzielę w Kędzierzynie-Koźlu. Wtedy też przekonamy się, kto trafi do wielkiego finału. Ostatnie spotkanie wygrana Bełchatowian 3-1 pokazało, że wszystko jeszcze jest możliwe. Do tej pory z tą Zaksą było ciężko nam wygrać. Cieszymy się, że wreszcie udało nam się ich pokonać. To chyba jest szóste czy siódme spotkanie w tym sezonie z Kędzierzynem. Wreszcie się udało. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zagraliśmy dzisiaj bardzo dobre spotkanie. My jedziemy w niedzielę do Kędzierzyna walczyć już w tym ostatnim meczu o wielki finał. Zawsze po zwycięstwie lepiej się gra następny mecz. Więc jesteśmy dobrej myśli. Myślę o niebo, lepiej zagraliśmy dzisiaj niż w Kędzierzynie. W Kędzierzynie oprócz tego pierwszego seta tak naprawdę mecz totalnie na mnie wyszedł. Fajnie, że udało nam się to wyrzucić z głowy i dzisiaj już nie pamiętaliśmy o tym meczu w Kędzierzynie, tylko graliśmy już swoją siatkówkę. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.